Pierwsza lodziarnia w Niemczech wprowadziła smak świerszcza domowego. Klienci wahają się między ciekawością a obrzydzeniem. W 33-letni Mikolino prowadzi dość nietypową lodziarnię pośrodku rynku w spokojnym Rotenburgu nad Neckarem pomiędzy Jurą Szwabską a Schwarzwaldem. Mężczyzna raz po raz wywołuje w mieście poruszenie swoimi produktami, ponieważ wyprodukował już lody o smaku prawdziwych płatków złota, gorgonzoli czy różnego rodzaju mięs. Teraz produkuje lody z owadów. Ten człowiek zdecydowanie przechodzi od razu do sedna. Odważysz się? Pyta wyzywająco, gdy wchodzisz do jego lodziarni. Pytanie dotyczy zawartości metalowego pojemnika, który czeka na klientów po lewej stronie lady. Leżą tam 4 kg świeżych, jasnobrązowych lodów, starannie oddzielonych od pozostałych typowych smaków, takich jak czekolada, mango czy malaga. Zachowana jest bezpieczna odległość od nietypowego smaku, tak, aby goście nie byli zdegustowani. Co ciekawe, lody o smaku suszonego świerszcza domowego są ozdobione martwymi świerszczami, skłującymi tylnymi nogami i długimi czułkami. W każdej innej kuchni na ten widok wezwano by eksterminatora. U Tomasa Mikolino słyszy się pytanie: w wafelku czy w kubeczku? Mikolino twierdzi, że prowadzi pierwszą niemiecką lodziarnię z lodami o smaku owadów. Mówi, że nie miał to być chwyt marketingowy, a po prostu kierowała nim chęć eksperymentowania. Mężczyzna już od dłuższego czasu pracował nad odpowiednią recepturą i dopracowywał smak. Kupuje świerszcze od lokalnego hodowcy i ponownie obrabia w temperaturze 90 stopni. Aby zrobić 4 kg lodów, potrzebuje 200 g mąki ze świerszcza domowego, a także śmietanki, cukru, mleka, wanilii i ciasteczek. Klienci wahają się między ciekawością a obrzydzeniem. Jeden z nich mówi, że smakują orzechowo. Zdaniem innego, lody ze świerszcza są jak płatki owsiane, tylko trochę gorzkie. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.